Dzień dobry, mamy połowę kwietnia. Bywały już lata, że o tym czasie już moje pomidory trafiały do gruntu. Nakrywałam włókniną albo robiłam tunel foliowy i wszystko było dobrze, a w tym roku na pewno bym się nie zdecydowała. Niestety mamy bardzo, bardzo zimną wiosnę. Jak widzicie, moje pomidory są już ładne, wyrośnięte. Na szczęście jeszcze się nie pokładają, chociaż dzisiaj z auta do szklarni miały niezłą przeprawę, bo wieje dość mocny wiatr. Część moich pomidorów już zostawię tutaj w szklarni. Na dniach je będę sadzić już normalnie tutaj do szklarni. Nakryję je tunelami z włókniny, które tam gdzieś widzicie w oddali. A większość pomidorów jednak jeszcze dzisiaj ostatni raz przepikuję, żeby po prostu miały więcej miejsca na rozrośnięcie się systemu korzeniowego, a przede wszystkim będą po prostu mocniejsze, bo jak widzicie, no już są wysokie, więc jak zostawię je w tych doniczkach P7, to one po prostu będą miały za mało miejsca, zaczną się pokładać. Także chodźcie, pokażę Wam, jak pikuję pomidory już ostatni raz do tych większych donic. To jest doniczka P12, to jest doniczka P7. Zobaczcie, jaka jest różnica. Ten pomidor, jak widzicie, on stoi sobie ładnie, stabilnie. Jest no, w miarę silny. Na pewno łodyga jest dosyć gruba. Zaraz może znajdę jakąś zapałkę. O, jakaś wypalona, ale jest. Możecie zobaczyć, że łodyga no, jest naprawdę fajna, gruba. Ale wiem, że do gruntu te pomidory w tym roku trafią dopiero w połowie maja, więc no mamy jeszcze miesiąc, a w takim małym pojemniku po prostu będą miały za mało miejsca. Więc wsadzę je do większych doniczek, delikatnie. Wkładam sobie do środka, zobaczcie, jak duża różnica jest między jedną a drugą doniczką. Wsypuję sobie trochę tej ziemi, potrząsam, żeby ziemia się dobrze rozeszła, no i uzupełniam do pełna. Na tym etapie tej ziemi tutaj wciskam dość mocno. Oczywiście z wyczuciem, nie możecie tak zrobić takiej twardej skorupy. I na tym etapie, gdzie już pikuję ostatni raz, robię sobie takie znaczniki. Ja już od zeszłego roku mam taką dużą rolkę, to są znaczniki szkółkarskie do oznaczania w sumie drzewek i różnych krzewów. Na pewno jak kupowaliście jakieś rośliny, to też mieliście przyczepione takie etykiety. I ja już sobie wypisuję od razu nazwę. 36, czyli tutaj mam numerek, bo na każdych doniczkach, jak za każdym razem jak sieję pomidory, to nie robię tych etykiet, tylko po prostu zaznaczam sobie numerek na doniczce. A teraz już po prostu etykietę szkółkarską sobie tutaj przyczepiam. Na niej mam numer, żeby w razie co móc się cofnąć do zeszytu i na całą nazwę. Tam zapisuję sobie też od razu, czy to jest wielkoowocowy pomidor, czy średnioowocowy. Pisuję sobie też na przykład skąd pochodzi, że na przykład to jest odmiana ze Stanów Zjednoczonych. I w taką sadzonkę teraz podleję nawozami. Słuchajcie. Ja wiem, że niektórzy mówią, że nie podlewają żadnymi nawozami. Ja w tym roku wszystkie moje pomidory zasilam bakteriami, które mają powodować, że ta sadzonka będzie bardziej odporna, bo bakterie działają tak samo jak u nas w organizmie. Po każdej antybiotykoterapii, tak samo w ogóle w naszej florze bakteryjnej jest skończona ilość miejsca dla bakterii. Najlepiej, żeby jak najwięcej miejsca zajmowały te bakterie pozytywne. Tak samo jest z pomidorami, po prostu i innymi roślinami. Każdy pomidor ma jakąś tam określoną ilość miejsc i najlepiej, żeby po prostu były zaszczepione tymi dobrymi bakteriami, które po prostu pomogą, że ta sadzonka będzie silniejsza, będzie bardziej odporna na choroby. Dodatkowo podlewam też kwasami humusowymi, które mają za zadanie, żeby ten system korzeniowy się jak najbardziej rozbudował. A dodatkowo jeszcze wlałam tutaj nawóz do pomidorów ekologiczny. Bo jak widzicie, ta woda jest taka bardziej brązowa, ona nie jest przezroczysta. Najlepiej jest, żeby w ogóle takie sadzonki postawić sobie gdzieś na jakiejś tacy, na tą tacę wlać tam z 3 cm wody i po prostu poczekać, aż te wszystkie doniczki wchłoną tą wodę. No i tak przepikowany pomidor na pewno dzisiaj będzie po prostu taki osłabiony, będzie taki bardziej wiotki. To jest normalna reakcja pomidorów na przesadzanie, także się w ogóle tym nie przejmujcie. Jeżeli macie bardzo wyciągnięte sadzonki, może tutaj wezmę, znajdę jakąś taką bardziej wyciągniętą. Oj.
Mój pomidor jest bardzo wysoki, więc możecie, jeżeli macie takie bardzo wyciągnięte sadzonki, bo to nie jest wyciągnięta sadzonka, on po prostu jest no już duży, to można przepikować go w jeszcze głębsze pojemniki i przepikować go aż tak wysoko, tak jakbyście sadzili go do gruntu. Wtedy ten pomidor po prostu się wzmocni, ta łodyga będzie grubsza. No i też bardzo ważne jest na tym etapie, już od połowy kwietnia, hartowanie naszych sadzonek. Za miesiąc trafią do gruntu. W gruncie warunki atmosferyczne są różne. Pada deszcz, wieje wiatr i tak dalej. Więc takie parapetowe sadzonki musimy już w połowie kwietnia zacząć wynosić na dwór. W ciągu ładnych dni oczywiście, deszczowe, zostawiamy je na parapetach. Ale w ładne, słoneczne dni, nawet nie słoneczne, ale ciepłe, wystawiamy na balkony, na tarasy, żeby te sadzonki się po prostu już hartowały. Zobaczycie, że po takich 3 dniach hartowania sadzonki wyglądają naprawdę dużo lepiej. Łodyga się wzmacnia, liście są bardziej zielone, jednak na parapetach, nawet jak macie lampy, te sadzonki nie mają aż takich warunków jak na zewnątrz. Tylko pamiętajcie, żeby nie hartować sadzonek, jak wieje mocny wiatr, ani jak pada deszcz, bo się po prostu mogą połamać. Dobrze, to lecimy dalej. Patrzę na opakowaniu 35 i sobie odnajduję w moim zeszycie, bo to są wszystkie pomidory, które mam w 2021 roku. Wpisuję sobie nazwę. I wpisuję sobie od razu, jaki to jest, że wielkoowocowy, różowo-pomarańczowy i że jest on ze Stanów. I na drugiej stronie, bo czasami te markery czarne lubią sobie blaknąć, to na drugiej stronie wypisuję sobie ołówkiem. Jaki to był? 35. 35 gold medal. Wielkoowocowy, różowo-pomarańczowy i ze Stanów. Za chwileczkę sobie tą etykietę przykleję do mojego pomidora. Odwracam delikatnie. Biorę sobie do doniczki, wkładam go ostrożnie na dno, przesypuję ziemią, potrząsam trochę, żeby się ziemia dobrze rozeszła wokół korzeni, przyciskam tutaj, wyrównuję, zawieszam etykietę. Z tymi etykietami posadzę już moje pomidory od razu po prostu w ich miejsca docelowe. Po prostu jak podrosną, to dam te etykiety wyżej, że jak będę podchodzić na grządkę, to już przynajmniej będę wiedziała, co to jest za odmiana. No i tutaj też sobie podleję. Później wszystkie pomidory, jak zawiozę do domu, to wstawię jeszcze do kuwety i podleję jeszcze raz tak, żeby woda dobrze się rozeszła po całej ziemi. Bo pamiętajcie, że często jest tak, że podlewamy od góry, dotąd ziemia jest mokra, a cały dół jest suchy. Dlatego bezpieczniejsze jest podlewanie od dołu, bo wtedy mamy pewność, że po prostu podlane są wszystkie korzenie. Czasami pytacie, co się dzieje z waszymi pomidorami, że robią się takie białe plamki. To jest nic innego jak po prostu poparzenie słoneczne. Często jest tak, że podlewamy nasze pomidory, gdzieś tam kropelki wody jeszcze są na liściach, zaczyna świecić porządnie słońce, no i nasze pomidory zaczynają się przypalać. Nie przejmujcie się, te brzydkie liście po prostu w późniejszym czasie i tak usuniecie. Zobaczcie w ogóle, jak ładne korzenie mają te pomidory. Te etykiety mam od zeszłego roku, ale spróbuję wam znaleźć link do tej aukcji, gdzie zamawiałam, i umieszczę wam w opisie tego filmiku. 53. Fatiana średnio wielki.
33 kiwi. Słuchajcie, jeżeli macie okazję, to pozyskajcie sobie nasiona odmiany kiwi, bo on jest naprawdę przepyszny. To jest zielony pomidor, bardzo soczysty, lekko kwaskowy, bardzo dobry. Też masz posadzone kiwi? Muszę Wam się przyznać, że przez ostatni tydzień bardzo mało naświetlałam moje pomidory lampami. Wszyscy w domu, dzieci nie chodzą do przedszkola i po prostu co chwilę mi ktoś tam wyłączał, co chwilę komuś przeszkadzały i tak jakoś widzicie, że te pomidory w porównaniu z tamtym czasem, gdzie były cały czas doświetlane, no są takie bardziej blade. Ale teraz już ma w końcu przyjść piękna wiosna, więc za chwileczkę będą ładne zielone. Najważniejsze, że mają bardzo grubą łodygę i że sobie fajnie, stabilnie stoją, że nie muszę ich niczym podpierać. To jest najważniejsze, słuchajcie. Bo jeżeli Wasze pomidory się pokładają i mają taką słabą łodygę, to po prostu przepikujcie je jeszcze głębiej, nawet do półlitrowych pojemników. Te etykiety są bardzo fajne, bo nie osłabiają rośliny, mają odpowiednio szeroką tutaj końcówkę, jak zaciśniemy. Później jak pomidor już jest dorodny, duży, to już po prostu ta osłonka bardzo ładnie je obejmuje, ale nie krępuje wzrostu. A te etykiety, które wciskałam w poprzednich latach po prostu w ziemię, one, no, ciężko było do nich dotrzeć. Przy pieleniu czasami wypadały, albo dzieci mi po prostu gdzieś tam je przestawiały, a teraz przynajmniej już mam spokój. Jak Wam później nagrywam, to podchodzę, tylko wyciągam sobie etykietę i już wiem dokładnie, jaka to jest odmiana. 52. Pamiętajcie o tym, że pomidory zaraz po pikowaniu warto postawić w takim trochę osłoniętym od słońca miejscu. Przez pierwsze dwa dni te pomidory będą naprawdę osłabione i będą takie lekko wygięte. Jeżeli postawicie je na słonecznym parapecie, to te słońce będzie tylko potęgowało tą utratę miejsca poprzedniego i zamiast się wzmocnić przy pikowaniu, czasami możecie je po prostu stracić. Więc zadbajcie o to, żeby te pomidory po prostu postawić gdzieś obok okna, nie bezpośrednio na parapecie. Najfajniejsze jest to, że takie sadzonki zaraz po pikowaniu, już nawet po kilku dniach, wyglądają dużo zdrowiej, piękniej i naprawdę tak widać, że mają siłę nową do życia. Dajcie znać w komentarzach, jak wyglądają Wasze sadzonki. Jeżeli macie jakieś problemy z uprawą pomidorów, no to piszcie w komentarzach. Ja się postaram odpowiedzieć na Wasze pytania i trochę Wam pomóc. A o tym, jak przygotowuję ziemię w szklarni do tego, żeby za chwileczkę wsadzić pomidory, spodziewajcie się w najbliższych dniach, bo myślę, że za jakiś tydzień już moje pomidory w większości trafią do szklarni. Pozdrowionka.